Jest, cześć, cześć. Mam na imię Benjamin Wrudniak, a jestem z Australii, Sydney, dokładnie Sydney, Australia. I właśnie urodziłem się właśnie w Sydney, Australia. Jestem od Polski pochodzenie, ale urodziłem się w Australii, Sydney i całe życie tam mieszkałem, ale jestem dumny o moje pochodzenia. Moi rodzice są Polacy i wszyscy moi babci, pradziadki są Polacy i właśnie tam żyję i tam reprezentuję, staram się reprezentować Polska na boks. Tam jestem zawodnikiem boksu. Mój ojciec był bokserem też, tu walczył w Polsce jako amatorski bokser. Walczył amatorski bokser, ale przyszedł do Australii, żeby zaczynać nowego życia. Musiał skończyć ten career boks, bo pracował, żeby my będziemy żyć i wszystko. I tak. I ja tak ogólnie grałem piłkę przed boks. A tak o 16 lat zmieniłem na boks, staram się coś innego, staram się coś nowego robić, bo myślałem, że to jest fajnie, fajnie, bo to zależy o mnie, nie? I tak myślałem, że okej, jeśli będzie, to zależy o mnie i lubiłem to, to mi ściągnęło, że myślałem, że okej, to tylko prawie zależy o mnie, jak dużo ja będę pracować, ja mam kontrolę tym, że mogę być lepszym, że mogę wygrywać. I tak, no, lubię boks i zawsze oglądałem boks od małego dziecka i zawsze to lubiłem, jak byłem kibicem boksu w ogóle. Idol box mój, bardzo lubię parę Australijczyków. Marco Cecilis, nie wiem, czy słyszałeś, ostatnio przegrał za Marquez, ale on bardzo jego lubię. Poza tym bardzo Adamek oczywiście, Adamek reprezentuje super, a nie tylko w ringu, lubię jego jako człowiek, w ogóle myślę, że on jest porządny człowiek i on bardzo dobry role model jest na społeczeństwo polskie i reprezentuje Polsko, co reprezentuje dokładnie co Polacy tak wierzą, nie? On jest wierzący, on jest dobry człowiek. I właśnie szanuję jego o wiele rzeczy. Kto jeszcze? Bardzo lubię Danny Green w Australii. Lubię też taki zawodnik w Australii, Anthony Mundane. Nie wiem, czy słyszałeś o jego, ale też lubię jego bardzo. Danny Green, Adamek. No, to są moje najlepsi zawodnicy. Ale ogólnie bardzo lubię boks i posledzimy jako fan jak najbardziej. Oglądam wszystkie fliki na YouTube. Różne i lubię boks po prostu. Okej, ring wolny, starcie pierwsze. Okej, okay. Jestem tu w Polsce, żeby przygotować się na następny walk. Walczę właśnie w Australii 4 lutego w Sydney. Tak myślałem, że robię małą przerwę, przylatuję do Polski, spędzam czas razem z rodziną, spędzisz święta razem z rodziną, spędzisz czas na wakacje, spędzisz może
może poznać nowe koledzy i tak dalej, i może, nie wiem, parę koleżanki poznać, zobaczę, nie, ale tak myślałem, żeby pójść do Polski na wakacje, przygotować się na walk i zobaczyć, jeśli w ogóle czy jest tu coś dla mnie otwierze, jakieś opportunity po polsku, możliwość. Ostatnio dwa razy w tym ostatnim rok tu przyleciłem do Polski, a tak jak najbardziej tu chcę teraz wrócić, bo bardzo lubię Polskę, jestem dumny z mojego pochodzenia i chcę tu wrócić na pewno co roku, jeśli wszystko dobrze idzie. Ja lubię wrócić do Polski, bo my mamy większość naszej rodziny, jeszcze mieszka w Warszawie, w Polsce, większość w Warszawie. I w ogóle bardzo lubię tu przyjść na wakacje, na świętach, na różne takie rzeczy i jak najbardziej. Może kiedyś wrócę na dłuższy czas, może na rok, czy dwa lat, czy coś, zobaczymy. Sparingi, wiesz co, to dobrze, ostatni co robiłem teraz, niewygodnie było, ale ogólnie sparingi nieźle idzie, coraz lepiej się czuję, tak nieźle idzie i idę na różne kluby teraz, tym więcej czasu jestem w Polsce, poznam więcej ludzi i więcej kontakty znam i widzę różne kluby, różne miejsca, różne trenery i coraz lepiej jest i poznam więcej ludzi, żeby mógł więcej sparingi partner być, ale tak do tej pory tak sobie, ale coraz lepiej myślę. Jestem bardzo otwarty na pomysł, na oferta czy coś, żeby wrócić do Polski, bo lubię Polskę, mogę tu wrócić, zaczynać rodzinę, zaczynać życie w ogóle, to dla mnie jest możliwe, także jeśli jesteś promotor i oglądasz to, proszę mi zakontować z boxer.org i coś tam możemy kontaktować i będziemy kontaktu czy coś, bo lubię tu, fajnie. Wiesz co, duże różnice jest. Jest naprawdę niesamowite różnice. U nas większość mamy zawodnicy dużo potraktują kondycję na walkę, nie? Dużo ćwiczą, bardzo ostro, bardzo mocno trenują, jak najbardziej kondycję. A tu po Polsce jest duże technikę, obserwowałem, że duży na przykład tu trenerzy dużo uważają na technikę, jak w ogóle zrzucać ten cios w ten sposób, w tam sposób, gdzie noga powinna być i to takie rzeczy. I mi się wydaje, że Polacy ten boks jest, co ja obserwowałem, moje doświadczenie, widziałem, że duży Polacy boksują tak prawie podobne boksują, ale u nas jest, każdy ma swoją osobowość. I każdy ma swoje inne schowanie na boks. I każdy ma, jak boksuje, jaką ma osobowość. Nie, może czasami więcej luzowane są, ale to na pewno Polacy mają lepsze techniki, ale tak mi się wydaje, że są może trochę stiffniejszy może trochę, jak Ivan Drago, Rocky IV, coś podobnego. Ale jest super, na pewno jak Klitschko, Polacy boksu tak prosto, tak, ale tak nie, a u nas jest inaczej, jest może trochę więcej luz i więcej potraktuje, mają, więcej ludzi mają swój
własny styl. Więc ludzie mają swój własny styl. Indywidualny styl taki, nie? Do swojej osobowości, nie? I tak różnie. Trener nie będzie ci powiedzieć dokładnie, co musisz robić. On ci powie, okej, mniej więcej tak i ty coś tam kombinowasz, że i tak będzie, tak coś takiego, nie? Tak wygląda, że będę wrócić do Cruiserweight, a teraz właśnie następna walka 4 lutego jest walka ciężka, po tym walkę będę, tak wygląda, że będę wrócić do Cruiserweight spokojnie, bo tak myślę, że lepiej mam szansę na więcej sukcesów na Cruiserweight, bo nie jestem taki dużym człowiekiem. I proszę cię, follow me, kibicuj mnie, ja reprezentuję Polska, będzie dobrze, wierzę w siebie. Wierzę Bóg i tak jest.